Justyna Sieńczyło 49 L i jej mąż Emilian Kamiński 66 L odliczają dni do wielkiego wydarzenia w ich życiu. Emilian Kamiński i Justyna Sieńczyło są bardzo podekscytowani. Że spełniają swoje kolejne wielkie marzenie. Reklama: Właściciele Warszawskiego Teatru Kamienica otwierają szkołę. Będzie to policjalna, dwuletnia szkoła kształcąca fachowców z najwyższej półki w dziedzinie multimediów, dźwięku, oświetlenia teatralnego i kinowego. Uczniowie będą uczyć się u najlepszych specjalistów, opowiada Justyna Sieńczyło. Otwarcie szkoły mart nastąpi już we wrześniu, a już w połowie sierpnia właściciele zapowiedzieli dni otwarte. Ilość miejsc jest ograniczona. W tym roku przyjmujemy maksymalnie dwadzieścia osób, zapowiada pani Justyna Oboje chcą, aby rozpoczęcie roku w ich szkole było dopięte na ostatni guzik i zależy im, aby uczniom niczego nie brakowało. Przyszli specjaliści od multimediów, dźwięku i oświetlenia będą mogli uczyć się na sprzęcie najwyższej klasy. Kupiliśmy profesjonalny stół mikserski za pół miliona złotych. Są takie tylko trzy w Polsce, zdradza aktor. Wygraliśmy grant unijny i udało nam się go kupić, dodaje. Zainspirował ich pewien chłopak, skąd pomysł? Zainspirował ich Marcel, chłopak, którego spotkali kilka lat temu na festiwalu gwiazd w Międzywzdrojach. Potrafił wszystko. Po festiwalu zaprosiłam go do pracy w teatrze. Miał też wykładać w naszej szkole. Niestety zginął tragicznie, zdradza wzruszona pani Justyna. Aktorskie małżeństwo w ubiegłym roku. Hucznie świętowało dziesięciolecie istnienia teatru Kamienica. Oddali mu serce i oszczędności. Kupili zdewastowane miejsce: w którym zupełnie od zera i bez żadnych dotacji stworzyli kulturalną przestrzeń. Dotąd wystawiono tu ponad sześćdziesiąt premier. Oboje nie tylko zarządzają obiektem, ale również grają w nim. Zajmują się reżyserią, piszą sztuki i tworzą scenografię. Wierzą, że również ich kolejne przedsięwzięcie odniesie.